Znajdujemy się na węźle kolejowym towarowym prowadzącym od Nowej Huty. Przed nami wieża Ciśnień. Znajdujemy się w miejscowości Ruszcza pod Krakowem. To tutaj na tej tak zwanej pętli rozpoczyna się krakowski węzeł kolejowy. Jakże istotną rolę odgrywa woda. Bez niej trudno się praktycznie obejść. Woda jest podstawą funkcjonowania. Jest niezbędna w codziennym użytku w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szpitalach, gastronomii, ciepłownictwie, komunikacji. Na kolei woda jest również w powszechnym użytku, ale kiedyś była częściej. Kolejowe wieże Ciśnień były około 100 lat piękną ozdobą infrastruktury kolejowej. Te majestatycznie zdobione budynki o bogatej bryle architektonicznej i różnych sylwetkach były łatwo rozpoznawalnym elementem zabudowy. Dlatego jako odrębne budowle oprócz kościołów czy ratuszy były wyznacznikiem przestrzeni lokalnej i znakiem rozpoznawczym krajobrazu. Jednakże miały one przede wszystkim podstawową funkcję użyteczną. Kolejowe wieże Ciśnień są to dosyć specyficzne budynki. Większość z nich powstała już pod koniec XIX wieku. Były one oczywiście pod zarządem władz austriackich, władz zaborczych. Najlepsze lata ich istnienia, można powiedzieć, czy też użytkowania ich, no to są do 1945 roku, do końca II wojny światowej. Później oczywiście też one spełniały swoją rolę. Mniej więcej do lat 70. czy prawie 80., kiedy powoli zaczęto wycofywać z ruchu parowozy. No dzisiaj obecnie są to budynki znajdujące się w różnym stanie, niejednokrotnie czasem niestety bardzo zniszczonym. Ta wieża Ciśnień, przy której jesteśmy, tutaj jest zachowana w miarę takim, można powiedzieć, że nie najgorszym stanie. Pozornie szablonowy element architektury przemysłowej, jakim są wieże Ciśnień, jest niewątpliwie przeglądem dominujących w XIX i XX wieku kierunków w sztuce. Wśród nich są formy historyzujące, ale też piękne przykłady secesji i modernizmu. Większość z nich cechuje staranne potraktowanie detalu architektonicznego i dobra jakość rzemiosła budowlanego. Niektóre z tych wież nawiązują do średniowiecznych wież obronnych, a zwłaszcza takie elementy jak niewielkie balkony czy obramowanie portali. Przy czym zbliżenie ich do formy tradycyjnej architektury wież obronnych i kościelnych miało być przejawem dobrobytu na danym terenie. Wieża Ciśnień przede wszystkim miała na celu dostarczać wodę do parowozów, i różnych budynków wchodzących w skład kolejowej infrastruktury. Spełniała rolę takiego pomocniczego, można powiedzieć, zbiornika, kiedy w razie na przykład awarii, gdyby nie było na danym terenie wody. Miała ona na celu gromadzenie tejże wody i dostarczanie jej, jeżeli chodzi o teren kolejowy, bo są też inne wieże Ciśnień, nie tylko pracujące w terenie kolejowym. A tutaj sobie jeszcze podejdziemy pod samą wieżę, żeby zobaczyć, jak to wszystko tu wygląda.
Kolejowe wieże ciśnień po II wojnie światowej były już rzadziej budowane, natomiast jeśli chodzi o wieże ciśnień miejskie czy przemysłowe, no to powstawały one w latach 50. i następnych. Na przykład dwotociągowa wieża ciśnień w Tarnowie, popularnie zwana Banią, w 1980 roku powstała bodajże. Tego typu wieże dziś już w większości uznawane są za zabytki i są zabezpieczane przed dewastacją. Choć pewna część tych budynków jest w niektórych regionach używana. Główne ich przeznaczenie to wykorzystywanie wody w celach rolniczych do rezerwowego nawadniania pól. No chyba, że wieża zostaje zakupiona i zaadaptowana do innych celów. Ta wieża jest ulokowana na lekkim wzgórzu, co było istotne i miało wpływ na wytworzenie odpowiedniego ciśnienia. Obiekt jest, jak widzimy, cały z cegły. W niektórych miejscach tynk jednak już odpada. Przyjrzyjmy się budowie wieży ciśnień, która składa się z dwóch głównych elementów: trzonu i głowicy. W głowicy magazynowana jest woda, natomiast trzon ma za zadanie wyniesienie zbiornika na wymaganą wysokość celem grawitacyjnego dostarczenia wody. W tamtym miejscu, na górze, znajdują się zbiorniki. Czasem są to dwa, czasem jeden. Zbiorniki, w których magazynowana jest woda. Przy czym te zbiorniki były różne. Na początku XIX wieku, jak powstały pierwsze projekty wieży ciśnień i pierwsze wieże budowano, ich, można powiedzieć, objętość wynosiła mniej więcej 40 do 50 metrów sześciennych. Później szybko okazało się, że jest to zbyt mało, więc te zbiorniki miały coraz większą pojemność, jeśli chodzi o wodę. Największe to można powiedzieć, że były w stanie zgromadzić ponad 500 metrów sześciennych wody. Nie wszystkie wieże ciśnień mają taki charakter jak te, które przed chwilą oglądaliśmy. W mniejszych miejscowościach, takich jak na przykład Munina koło Jarosławia, w której teraz jesteśmy, wieże ciśnień wyglądają tak. Czy też to określa się jako wieża wodna. Początkowo wieże ciśnień były wkomponowane w infrastrukturę dworcową i połączone z budynkami kolejowymi, tak jak tutaj na stacji w Nowym Targu. Wieże były mniejsze, ponieważ niegdyś konstrukcje parowozów nie wymagały tyle wody, co konstrukcje późniejszych. Dochodzi zatem z czasem do ich wyodrębnienia i tym samym większej pojemności zbiorników na wodę. To automatycznie wiązało się z usprawnieniem obsługi taboru kolejowego i przyspieszeniem czasu podróży. No, także podejdziemy sobie. No te wieże ciśnień, no to są, jak widać, w różnym stanie. No, ta nie jest aż takim złym. Niemniej jednak, no na większości tych budynków, to nad większością tych budynków pieczę trzyma konserwator, więc jest tutaj zamknięte. Nie dostaniemy się do niej, do środka. Niemniej jednak coś sobie zobaczymy trochę. No, ciekawa bryła architektoniczna. Zdecydowanie wyróżniająca się tutaj na tym terenie.
Jak działała taka wieża? Nim woda znalazła się w zbiorniku, musiała być wpierw pobrana z sieci wodociągowej, studni głębinowych albo naturalnych cieków wodnych znajdujących się w okolicy. Po pobraniu wody z rzeki dostawała się ona do tak zwanej przepompowni, nazywanej często stacją pomp, gdzie przechodziła również przez filtry mające na celu oczyszczenie wody z różnych zanieczyszczeń. Taką nieczynną stację pomp mamy okazję zobaczyć w Rzeszowie, a tym bardziej jest ona atrakcyjna, bo w całej okazałości pokazuje zarazem sztukę budowlaną, jak i kunszt artystyczny projektantów austriackich. Na terenie byłej Galicji nie ma obecnie tego typu budynków zbyt wiele, zatem miejsce to jest tym bardziej godne uwagi. Powstały w pierwszych latach XX wieku budynek przypominający małą twierdzę był elementem budowli kolejowych wchodzących w skład infrastruktury rzeszowskiego dworca. Ten piękny budynek, piękny na swój sposób, który powstał na początku XX wieku, który widzimy przed sobą, to jest tak zwana stacja pomp. Nieopodal tutaj znajduje się rzeka Wisłok. Poza tym budynki takie jak ten, z tymi pięknymi, takimi jak tutaj widzieliśmy, wieżyczkami, kiedyś miały również, były takim swego rodzaju punktem strategicznym na kolei. Teraz jest to budynek zabytkowy, jest on zabezpieczony. W zasadzie nie wiadomo, czy zostanie odrestaurowany, czy nie. Na razie wygląda on w ten sposób. Znajduje się również tutaj stacja filtrów, nie tylko stacja pomp, ale i stacja filtrów. A budynek jest bardzo ładny, fajnie jakby został odrestaurowany. No, prawdopodobnie pewnie tak będzie, tylko jeszcze nie wiadomo kiedy. Tutaj obok niego znajduje się z drugiej strony, o, te budynki, które tam widzimy, czy ten budynek, magazyny też, które też, no, widać po stanie, że one nadają się również do restauracji po prostu. No, dach jest, widzę, wręcz w fatalnym stanie. A tutaj niedaleko tego budynku, który oglądaliśmy, znajduje się ujęcie wodne, z którego czerpana była woda poprzez tą właśnie stację pomp do wieży ciśnień. Niestety spóźniliśmy się, bo poszczególne elementy instalacji, która prowadziła do tej stacji pomp, zostały już zasypane i usunięte, aczkolwiek jakieś tam fragmenty pozostały. Tutaj widzimy te wszystkie rury, które szły do ujęcia wodnego. I stąd była pompowana woda do wieży ciśnień. Ze stacji pomp woda przechodziła przez filtry i pod ciśnieniem dostarczana była do zbiornika wieży ciśnień. Następnie do żurawia wodnego i bezpośrednio z niego do tendra parowozu. A tutaj znajduje się ten żuraw, z którego pompowano wodę do parowozu. Tam na dole idzie rura, która łączy się z wieżą ciśnień i przepompownią. O, w ten sposób. Tutaj oczywiście się go odpowiednio manewrowało. Jak parowóz przyjeżdżał, to się tak oczywiście go górną część skręcało i wtedy
nalewało się wodę. Jak nadmieniono, odbiorcą wody były również poza parowozami wszelkie obiekty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, budynki, warsztaty, lokomotywownie, myjnie. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego woda znajduje się we wieży ciśnień na górze. Dlatego, że była ona dostarczana bez żadnych już urządzeń pomocniczych, czyli musiała znajdować się, żeby sama dostała się do tychże, do parowozów, czy tam do poszczególnych budynków, w którym były to wymagane na terenie kolejowym, musiała być przepisowo powyżej odbiorców. Usytuowanie zbiornika powyżej odbiorców nie wymagało wytwarzania w celu dostarczenia wody żadnego dodatkowego zasilania, gdyż już samo umieszczenie tak wysoko zbiornika wytwarzało odpowiednie ciśnienie i cały system działał grawitacyjnie na zasadzie naczyń połączonych. Wsparcie głowicy na trzonie wieży było konieczne do umieszczenia zbiornika wodnego na odpowiedniej wysokości. W trzonie wieży znajdują się schody albo drabina, które umożliwiają dostęp do zbiornika. W trzonie zamieszczano też piece grzewcze, które zapobiec miały zamarzaniu wody. Kształt głowicy również miał swoje uzasadnienie, ponieważ naokoło zbiornika musiał być do niego dostęp w celach konserwacji i naprawy. Zwróćmy uwagę na te dwie pionowe listwy przytwierdzone do głowicy wieży. Są to tak zwane listwy wodowskazu, które miały za zadanie pokazać, jaki jest poziom w zbiorniku. To urządzenie jest już niekompletne, ponieważ brakuje tam wskazówek wodowskazów, które przesuwały się pionowo w rowkach listw. Mimo że istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne wodowskazów, te w kolejowych wieżach ciśnień działały na zasadzie naczyń połączonych. W zbiorniku lub zbiornikach z wodą, jeśli wieża miała dwa, znajdował się pływak, który był połączony za pomocą linki ze wskazówką przesuwną na listwach wodowskazowych. Pływaki współpracujące z pompami w stacji pomp pozwalały również na skontrolowanie poziomu wody w zbiorniku. A tutaj mamy wieżę ciśnień w Krakowie. Nikt jak dotąd nie przeprowadził jeszcze takich dokładnych szacunków, ale przyjmując, że tak jak było w niektórych publikacjach, że na województwo przypada dzisiaj około 40 takich wież ciśnień, no to mamy ich w Polsce kilkaset, powiedzmy 700-800. Co charakterystyczne, w zasadzie można powiedzieć, że prawie każde są inne. Ich konstrukcja jest na planie koła, tak jak tutaj widzimy, sześciokątu, kwadratu, ośmioboku, dwunastoboku. Także tutaj cała gama różnych konstrukcji. A dlaczego tak jest? A dlatego, że wieże ciśnień powstawały praktycznie przez w zasadzie prawie 100 lat. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Stąd takie duże zróżnicowanie w ich konstrukcjach. Różnice w gabarytach wież ciśnień wynikały z lokalnego zapotrzebowania na wodę. Na liniach kolejowych o większym natężeniu wieże mają większe zbiorniki i tym samym gabaryty całego obiektu. Przy liniach kolejowych o mniejszym natężeniu wieże są mniejsze. Różnice występują również w odniesieniu do detali i zdobień, co na ogół wynikało z zasobności środków przewidzianych na daną inwestycję. Jednakże to właśnie stan detali ceglanych potwierdza często słabą jakość techniczną tych budowli. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest korodowanie cegieł wskutek wietrzenia i nienależytego zabezpieczenia. Podobna sytuacja dotyczy detali betonowych jak gzymsy głowicy czy opaski okienne.
Zwróćmy uwagę na wieżę ciśnień w Rzeszowie. Pozornie jej budowa wydaje się taka sama, a jednak jak widzimy jest tutaj znaczna różnica. Tak w samej konstrukcji, jak i w usytuowaniu głowicy. Tutaj widać, że zbiornik jest o wiele, wiele większy niż w wieży ciśnie, którą widzieliśmy poprzednio. Ta wieża ciśnień ma zupełnie inny trzon niż wieże, które widzieliśmy z trzonem w pełni zabudowanym. Tutaj trzon przypomina po części szkielet, który pełni też rolę funkcjonalną, podtrzymując zarazem znajdujący się na górze zbiornik. Jak na przełom XIX i XX wieku, czyli secesję, wieża ta ma konstrukcję bardzo nowoczesną. Takie wieże ciśnień jak ta budowało się głównie, tak jak już zresztą wspomnialiśmy sobie, z cegły. Jednakże no, ta wieża jest otynkowana, co moim zdaniem psuje wizerunek, tak jak w przypadku innych wież ciśnień. Praktycznie stosowało się do lat 30. XX wieku, można powiedzieć, cegłę. Później pojawiają się niektóre elementy zbrojenia w tych wież ciśnień z żelbetonu. Otynkowanie wieży ciśnień podyktowane było, przynajmniej w Rzeszowie, zastosowaniem tej samej kolorystyki co pozostałe budynki dworca kolejowego. Wieża ciśnień jest na planie ośmioboku, choć sam trzon bez modernistycznych podparć ma kształt kwadratu, w którym jest portal wejściowy. O ile pewne podobieństwa w przypadku budowy niektórych wież istnieją, co jest oczywiste choćby z racji tego samego okresu, w którym powstały, to po dokładnym przyjrzeniu się im występują nawet znaczne różnice w detalach i zdobieniach, co czyni te wieże jedynymi w swoim rodzaju. I co ciekawe, z biegiem czasu zbiorniki na wodę tych wież ciśnień nie są ze stali nitowanej, tylko z żelbetonu. Jednak stalowe nitowane zbiorniki na wodę w wieżach ciśnień były stosowane praktycznie od początku obecności tych budowli na krajobrazie kolejowym. Na tym zdjęciu dobrze widzimy nity łączące poszczególne części stali, wloty rur na wodę i strukturę zbiornika. O ile wieże ciśnień z zewnątrz są bardzo zróżnicowane, to w środku mają układ podobny. Schody środkiem lub przy ścianie i zbiornik. Ten zbiornik, który widzimy, znajduje się w wieży ciśnień w Trzebiatowie, datowanej na 1906 rok. Dobrym pomysłem jest to na pewno, że wieże te dzisiaj, poza sporadycznymi przypadkami, nie są burzone, prawda? Bo są to jednak ciekawe i wartościowe i historyczne oczywiście obiekty, które już w historii kolei mają swoje miejsce. No dobrze, że są one zabezpieczone. No, w jednej miejscowości, nawet już nie pamiętam w której, jest po prostu nawet wieża ciśnień jest przerobiona na restaurację, także do różnych potrzeb się je przerabia. To dobrze, to dobrze. Oby one po prostu pozostały no, trwałym elementem infrastruktury kolejowej i niech przypominają one nam zawsze czasy, w których funkcjonowały na porządku dziennym parowozy. Kanał kolejowy Mirmur 2. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.